Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zainicjowało coroczne obchody Dnia Pamięci Ofiar Gestapo w 2007 roku. Corocznie dzień ten obchodzony jest we wrześniu w związku z rocznicą przejęcia przez niemieckie formacje polityczne Domu Śląskiego 13 września 1939 roku. Ładuj! Salwo! Patronami tegorocznych uroczystości są Antoni Ulatowski, pseudonim Wacław i Tadeusz Służycki. W celach zostały trzy napisy: Zjawa, Wacław, Gryf. To są pseudonimy. Wiemy, że Wacław to pseudonim Antoniego Ulatowskiego, dlatego też dzisiaj go przypominamy. Dla nas najważniejsze jest to, że on tu był przesłuchiwany, zostawił ślad. My możemy dzisiaj też opowiedzieć jego historię, jak to wyglądało. Jakby dajemy mu też imię, nazwisko, twarz. Drugi patron to Tadeusz Służycki, człowiek trochę starszy, po raz pierwszy w historii Dni Pamięci Ofiar Gestapo wybrany w internetowym plebiscycie przez internautów. Oni też proponowali różne postacie. Spośród kilkunastu postaci właśnie Tadeusz Służycki, członek władz Stronnictwa Narodowego w Krakowie, zaangażowany w konspirację, został wybrany drugim patronem Dni Pamięci Ofiar Gestapo. Oprócz mszy świętej, apelu, mamy również grę miejską dla młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich. Ona obejmuje całe miasto, czyli zaczynamy na ulicy m.in. Pomorskiej, a kończymy na ulicy Lipowej, czyli Fabryce Schindlera. Jest to gra oparta o realia okupacyjne. Drużyny, patrole rozwiązują zadania, przynoszą grypsy, nawiązują łączność, uciekają przed konfidentami. Poza tym też prezentujemy wystawę plenerową na Placu Inwalidów poświęcone krakowskim narodowcom. To jest takie wyjście na zewnątrz muzeum. Ważnym punktem obchodów Dnia Pamięci Ofiar Gestapo była konferencja Obóz Narodowy w czasie II wojny światowej między prawdą a mitem. Pamiętajmy o tym, że katolicyzm w tamtych czasach był szczególnie skonfliktowany z liberalizmem. Przytoczę tutaj taką broszurę pewnego księdza hiszpańskiego wysokiej rangi, która ma tytuł Liberalizm jest grzechem. Liberalizm do dzisiejszego dnia nie jest zaakceptowany w całości przez Kościół. Wtedy ta sprawa wyglądała jeszcze bardziej ostro.